Jestem. To piekło. Co tu się stało? To jest jakieś lodowe piekło. O co tu? Czyżby to jedno z piekieł Overminda? Lawa? Jakiś... Czyżby to jest ten piach gastów? Co to za portal? Cholera. Gdzie może być Gokujin? Co tam jest z tą kratą? Jakieś zabudowania. Muszę się tam dostać. Niekoniecznie. Cholera. Ale jak? To stąd nie da się wydostać. Przez ten mur nie przeskoczę. Schody? Tam są schody. Jezu, ale tam na pewno jest mnóstwo jego sługów już na wejściu. To był jakiś strażnik, pilnował teleportu. Dobra, ostrożnie. Schodek po schodku. Dobra. Na razie jest spokój. Mam nadzieję, że ta perła jakoś mnie ochroni. I... O, ja cię. To na pewno jest... piekło. Hej. Ale to jest strasznie, tam są cudzy. Wszędzie słuchaj te gasty. Mam nadzieję, że nie spotkam tej Overminda. Chociaż chętnie bym... go zabił. Gdzie jest Gokujin? On musi gdzieś tu być. Przecież dusza mówiła. Jezu, może lawy. O! Tam jest ta fortyfikacja. Jak ja mogę się tam dostać? Tutaj jest jakiś mur. Tam są jego cudzy. Co to jest za budynek? Jakiś bastion? Ale jest pusty. Czyli tam nikogo nie ma. Gdzie ja mogę teraz iść? Tędy nie mogę. Naokoło tam latał ten... chmurzysty potwór. Ja... Nie, tam na pewno nie idę. To zbyt ryzykowne. Może... tamtędy górą też nie dam rady. Kurczę. Co teraz? Myśl... Tam... do nikąd nie prowadzi tamta droga. Tamtędy górą bym mógł, ale to by... dużo zajęło. Nie, to nie ma sensu. Tam jest jakieś przejście. Muszę tylko tych dwóch strażników zabić. I to szybko. Szybko! Dobra. Gdzieś tam był drugi. Jest. Szybko. I powiesz nic dla swojego pana. Przeklęty, tam jest ich za dużo. Tu jest jakaś krata. No. Co jest? No. Kurczę. No nie dam rady. Tam jest droga. Na 100%. Oni wiedzą, że tu jestem. Chwila, tu jest jakaś dźwignia. Dobra, trzeba pociągnąć. Kurczę, nie idzie. No, co za dziadostwo. Dobra, może ta perła jakoś... No. Oh. Działa. No nie wierzę. Czyżby Overmind zrobił taki prosty mechanizm? Wystarczy dźwignię pociągnąć? Może on chce, żebym do niego przyszedł. Schody w dół. Dobra, spokojnie, wyciągnę miecz. Tutaj może dużo jego sugusów. Tam jest jeden. Muszę tu szybko ściąć. Chodź tu. Dobra. Przytychowe. Dobra. Trendy do tych fortyfikacji. Chyba nie tędy. Tam jest sosuzy. Tam. Tak, to tam jest. Muszę z daleka zaobserwować. Tam chyba za dużo ich nie ma, ale... no muszę uważać. Tam jest ich trzech, więc droga tamtędy odpada. Tędy jest ładne zejście, muszę uważać, że nie spaść. Tam na dole jest jeden. Raczej się nie wczłapie do mnie. I tam chyba muszę wejść. Co to jest za... znak? Jest ten twardy kamień. Obsydian? Tak nazywał go Gokujin. Jeju. Dobra, muszę wziąć się w garść. Tam, stamtąd przyszedłem. Zrobiłem kółko. Tak? Tak. Tam jest portal. I też rzeka lawy. A więc... teraz muszę wejść tutaj.
Jezu, jaki ogromny jama. Ciekawe, dokąd to prowadzi. Dobra, spokojnie. Muszę się przyczaić. Wszystko płonie. Chwila. Zanim tam wejdę, muszę jeszcze upewnić się, że to nie jest pułapka. Pójdę tutaj i wybiję najbliższych strażników. Żeby nie podnieśli alarmu. Tak. Już się na mnie czaili. Jezu, ile ich tu jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu. Dobra, spokojnie. Ten miecz straszliwie słabo ich bije. Ale no, muszę walczyć. Szybko. Dobra, spokojnie. Tam jest jeszcze dwóch. Oh, kurczę. Dobra, gincie, paskudy. Paskudne stworzenia. Dobra, aż przyrzucają przynajmniej jakiś prowiant. Co prawda nie jest to najsmaczniejsze. No ale... chyba to jedyna droga. Tamtego jeszcze... cholera, skąd oni się tu biorą? Dobra, te stroje. One są przerażające. Jezu. Dobra, szybko tego. Dobra. To się przyczaił jeden. Dobra. Ledwo żyję. Ale mi pociechali. Muszę tu chwilę odpocząć. Jeszcze muszę chwilę odeprzeć ich ataki i myślę, że będą mieli dość. Będą pewnie próbowali jakoś inaczej mnie złapać. Dobra. Zregenerowałem się troszkę. I teraz czas dobić ich. Tak, kolejny oddziałnik tutaj przyszedł. I tam nawet mamy zwiadowcę. Chmurzaka tego całego. O Jezus, ale ich jest. Otaczają mnie. Dobra, gdzieś tu jeszcze są. Dobra. Dobra, ucichło. Mam nadzieję, że teraz mi nie będą przeszkadzać. Bym zabarykadował się, ale nie mam czym. Zero jakichkolwiek, nie wiem, kamieni czy coś w tym stylu. Nawet nie mam drewna. Mogłem to zrobić. Ach, nieważne. Dobra. Będę powoli się zagłębiał. W głąb tego tunelu. Jeju. Co to jest? To jest po prostu strasznie. Mam nadzieję, że... dobra, przekąszę sobie kawałek tego... o Jezu, jakie to jest żelaste i niedobre. Ale jakkolwiek uzupełnia luki w moim pożywieniu. Jeju, nie, ja tam... boję się zejść. Ale jeżeli tam jest drużyn, to mój obowiązek. Dobra. Już, chwila. Jeju, tam są jakieś płyty. Spokojnie. Dobra, miecz w ręce. Muszę pamiętać, żeby coś szybko zaatakować. Co to jest? Tam są... jakieś... gdzie ja jestem? Co to za piekielne miejsce? To jest jakaś arena, piekielna arena. Tam się świeci. I tam. Kto? Gokujin? To ty? Tak! To Gokujin z twoich koszmarów. Ale gdzie ty jesteś? Gokujin. Zaraz wszystko się ujawni. Ale... bądź gotów! Ale... Gokujin... co się dzieje? Co to było? Kim... Jezu... coś się z tobą stało? Overlord! Gokujin... uspokój się, to ja! To ja, pustelnik! Wszystko... o, my zostaliśmy oszukani! Spokojnie, uspokój się! Uspokój się, proszę cię! Błagam! Ty nic nie rozumiesz! Tylko Overmind może nam pomóc. Nie, to nieprawda. Overmind tylko jest... tylko on jest naszym prawdziwym panem.
Jesteś dobry. Cholera. Proszę. Podobają ci się moje nowe moce? Nie, Czuczuzin, ty jesteś dobry. Giń! Przestań. Zaraz ci pokażę prawdziwą drogę oczyszczenia. Przestań. Czuczuzin, błagam cię. Tutaj mam perłę. Popatrz na nią. Jesteś dobry. Co to jest? Jesteś dobry. On zginął? Ty durniu. Co? Myślałeś. Ale jak? Że zginąłem? Ogień czyni mnie niewidzialnym. Mój pan mi to dał. Przestań, Czuczuzin. Przecież my walczyliśmy z Overmindem. Ty nic nie rozumiesz, on nas oczyści. On wiedział, że ty się uwolnisz. Dlatego mnie tu posłał. Żeby ci dopomóc, żeby cię oczyścić. Ale to nie ma sensu. On jest zły, on chce zniszczyć cały świat. Zły! Jest Voider. Voider? Voider nie jest zły, jeżeli chodzi o tą samą osobę. Voider walczy z Overmindem. Tak, nie wiesz, o co chodzi. Voider chce go zniszczyć, chce zniszczyć naszego pana, oczyściciela. On jest zły. Tak czy siak, pokażę ci, jak przez śmierć się przychodzi do naszego pana. Nie, daj spokój. Nie. Nie, proszę. Co ty tam kitrasz? Odejdź. Co? Zniknął. Zabiłem go? Go tu nie ma. Ale... Boże... Czuczuzin nie żyje. Mogłem go jakoś inaczej... Co? To ty duszo? Dobrze, słucham ciebie. Tak. Rozumiem. On naprawdę? Mam się wydostać. Dobrze. Rozumiem. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Ja pędzę. Dobra, będę szybko. Muszę się stąd wydostać. Szkoda, że ta perła pękła, ale dobrze, że spełniła swoją rolę. Jeżeli to, co Voider powiedział, to prawda, to nadzieja w moim sercu rośnie. Szybko. Ale musiałem... To jednak coś jest. Niezłego łupnia spuściłem dla tego zacichanego Overminda. Mam nadzieję, że tutaj do słów za dużo nie będzie. Ale taka daleka droga przede mną. Dobra. Tam jest coś? Dobra. Nie, tamten nie zdąży. Tam pewnie jest ich teraz za dużo. Spróbuję się ten przebić. Wbiję tutaj miecz. Dobra. Nie jest tak źle. Dobra. Jeszcze kawałek. Tutaj. Dobra. Tutaj. Tak, jest już portal. Tutaj. Dobra. Chodzę. O Jezu. Co się dzieje? Czuczuzin. To naprawdę ty? Pustelnik. Czuczuzin? Pustelnik? To naprawdę ty? Boże, uratowałeś mnie jednak. Ja nie, dzięki ci. Nie wierzę w to. Przed chwilą walczyliśmy. Boże, co się w ogóle z tobą działo? Jesteś jakiś inny, ale to ty, naprawdę ty. On mnie schwytał. To wszystko było po prostu bez sensu. Ale... Nie wiesz nawet, co przeżyłem. Pamiętasz naszą walkę? Piątek, 60, cokolwiek. Pamiętam, że chciałem cię zabić bardzo. Jeju, jak dobrze, że wszystko jest w porządku. Słuchaj, poznałem tak niesamowitą duszę, która walczy z Overmindem. Nie wiem, może kojarzysz ją. Nazywa się Voider. Tak, wiem, o co chodzi. Ja wszystko pamiętam, Overmind kazał ją zniszczyć. Tak, słuchaj, spotkałem ją po walce z tobą i powiedziała, że musimy ruszać do jakiegoś miasta. Podobno na moje... Do miasta górników? Tak. Podobno jest gdzieś niedaleko, jesteśmy w ogóle w sercu krainy. I na tej mapie mam zaznaczone lokacje tego miasta. Pójdziemy tam za chwilę, ale... Nie mogę uwierzyć, że jesteśmy znowu razem. Przecież patrz, ile spotkało nas nieszczęść i tak dalej. Słuchaj, ale jak ja wyglądam? Jestem jakąś szkaradą. Tutaj... Ale jak wychodziłem... Tu Overmind musi mieć jakieś wpływy. Znowu tu jest ściana lawy. Ostatnio jak tu byłem, to jej nie było, ale tutaj coś jest jakiś tunel. Dobra. Po prostu to jest nieopisane, ile za to tęskniłem.
Bardzo się cieszę, że jesteśmy znowu razem, przyjacielu. Tak, to dobrze. Ja się dziwnie czuję bardzo. To może zaraz odpoczniemy, ale może zrobimy tak jak ze starych, dobrych czasów. Co myślisz? Tak. Myślę, że skopiemy mu tyłek. Dobra, no to... Bonsai. Bonsai.